Rynek gier się zmienia, szczególnie pod względem technik sprzedaży. Do subskrypcji, dodatkowej zawartości i makropłatności przyzwyczaili się nawet ci gracze, dla których zawartość każdej gry zamykała się w jednym tytule i jednej cenie. Obecnie cały czas słyszymy o agresywnych technikach monetyzacji, o FOMO i wielorybach. Dzieje się tak dlatego, że gaming stał się rozrywką mainstreamową i na obecną chwilę jest wart ponad 150 miliardów. Dla firm jest to inwestycja. Jest taki cytat z Matrixa, w którym Morfeusz mówi, że jest takie miejsce, w którym ludzie się rodzą, a nie są uprawiani. Odwracając tę wypowiedź, podobnie jest dzisiaj z branżą gier. Zabawa została zastąpiona zaangażowaniem, które jest zestawieniem sztywnych mechanik przyciągających uwagę gracza, dlatego tak niewiele gier z górnej półki wprowadza coś nowego. Społeczność indie deweloperów, choć najbardziej kreatywna w tej branży, również się zmieniła, głównie przez umowy ekskluzywności, co kusi, by zrobić coś prostego, coś co wygląda ładnie, byle zaciekawić gracza, a tym samym dostać worek pieniędzy od Epic. Wydaje się, że przy okazji tych wszystkich historii obok makrotransakcji i Game as a Service najbardziej demonizowanym terminem jest monetyzacja. Jednak sama monetyzacja dzieli się na wiele modeli sprzedażowych. Dla ułatwienia, te najbardziej popularne to buy to play, czyli kupujemy grę i gramy, forma subskrypcji pay to play, DLC, mikro makrotransakcje i preordery. Z kolei do opisu filmu wrzucam listę 29 metod monetyzowania gry. Wspominam o tym dlatego, że CD Projekt aktualnie zbiera cięgi za wzmiankę o monetyzacji. Oczywiście trzymam kciuki za powodzenie Redów, choć mimo to uważam, że nawet najlepszej firmie nie można ślepo ufać. Bezkrytyczna miłość fanów zrujnowała wiele dobrych firm, dlatego trzymanie zdrowego dystansu zawsze się przyda. I uważam, że sprawiedliwie jest oceniać ich po tym, co robią i nie sięgać po widły za każdym razem, gdy pojawi się tylko cień szansy, że deweloper może skorzystać z nieuczciwych technik sprzedaży. Aktualny kryzys Redów dotyczy raportu finansowego za trzeci kwartał 2019 roku. W czasie telekonferencji padło pytanie o Cyberpunka Online i poziom monetyzacji tej gry. And secondly, on the multiplayer version of Cyberpunk, you haven't given a release date for that, but could you give us any feel for the likely intensity of monetization around that sort of free-to-play game? Thank you. Zadający pytanie założył, że CPK Online będzie free-to-play, czego CD Projekt do tej pory nie potwierdził. Ale odpowiedź na to pytanie wyglądała tak. Yeah, and as far as the monetization on the multiplayer for Cyberpunk is concerned, we believe right now it's definitely too early to share any details on that or give guidance. The project is in relatively early stage. We keep experimenting. That's our first multiplayer game. And we check different options and possibilities, and it's definitely not the time to point you to a certain specific direction on that. Yes, but you can expect that we won't change our general policy toward deals with gamers, so expect wise monetization and always value for money. Jeśli chodzi o monetyzację multiplayer, uważamy, że jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Projekt jest w bardzo wczesnym stadium. Testujemy różne możliwości, jest to nasza pierwsza gra online. Bierzemy pod uwagę różne opcje i jest zdecydowanie za wcześnie, by wskazać konkretne rozwiązania. Możecie spodziewać się, że nie zmienimy swojej polityki wobec graczy, więc spodziewajcie się rozsądnej monetyzacji i wartości pieniądza. Ta wypowiedź w mediach jest spinowana na promikrotransakcyjną i wywołała dwa błędne przekonania. Pojawiło się wrażenie, że do Cyberpunka 2077 mają być dodane nowe metody monetyzacji. Tutaj jednak CD Projekt wielokrotnie podkreślał, że ich RPG nie ma żadnych mikrotransakcji. Gra ma wersję podstawową, kolekcjonerkę, a także opcję preordera. Możemy również spodziewać się zawartości dodatkowej w postaci DLC i to w zasadzie tyle. Osoby, które publikują informacje o tym, że CPK 2077 ma mieć mikrotransakcje, albo uległy panice, albo generują sobie ruch związany z nieprawdziwą kontrowersją. Druga sytuacja dotyczy mikropłatności w Cyberpunk Online. Wielu wyobraża sobie rozgrywkę podobną do GTA. W cytacie, który przetłumaczyłem, nie ma żadnej wzmianki o mikropłatnościach. Wspomina się jedynie o monetyzacji gry, czyli sposobie, w jaki CDEP będzie zarabiał na grze. To absolutnie nie wyklucza pojawienia się mikropłatności, ale zakres metod jest dużo większy. Od jednorazowej płatności przez subskrypcję aż po in-game'owy sklep. Redzi mogą też oferować płatne społecznościowe serwery, lub tak jak to robi Conan Exiles, wypuszczać paczki ze skinami dla ubrań i pomieszczeń. Gracze mogą te przedmioty zdobyć od innych graczy, ale nie mogą ich sami wykraftować. CD Projekt posiada bardzo dobrą reputację, która ma silną wartość w pieniądzach i nie wyobrażam sobie, by akurat w taki sposób chcieli sobie ją nadruszyć. Dodatkowo wydawali w DLC prawdziwą zawartość dodatkową, gdy w tym samym czasie Electronic Arts wycinało z podstawki fragmenty gry, by potem sprzedać je oddzielnie. Myślę, że to wystarczy, by cierpliwie czekać i nie dać się ponieść szkodliwym działaniom mediów. Please, disperse! Nothing to see here, please!
Nagłówki takie jak te sugerują, że Redzi potwierdzili obecność mikropłatności w grze. W sieci, żeby przetrwać, trzeba być clickbaitowym, ale wielu ludzi czyta tylko nagłówki, dużo mniejsza część dotrwa do końca lidu, a cały artykuł skończy już tylko garstka. Nie dziwnego, że później panuje dezinformacja, która może zaszkodzić deweloperowi, nawet gdy ma dobre intencje. Personalnie nie jestem przeciwnikiem mikrotransakcji, jednak zdecydowanie sprzeciwiam się złym i moralnie wątpliwym praktykom, które wymuszają na graczach dodatkowe płatności. Firmy mają bardzo niską chęć samoregulacji, przez to gracze otrzymują coraz gorszą jakość za coraz wyższą cenę. Każdy biznes powstał po to, by zarabiać, ale wierzę, że można to zrobić w zdrowy i przejrzysty dla obu stron sposób. Tak samo trudno też oczekiwać, że wszystko będzie za darmo. CD Projekt obiecuje jakościowy produkt i odpowiadającą mu cenę. Wiem jednak, że część twórców wyobraża sobie Cyberpunka Online jako darmową grę z płatną zawartością, ale dostępną po odpowiednim grindowaniu. Taki model jest dla mnie nie do przyjęcia. Grindowanie oznacza, że firma sugeruje się wskaźnikami zaangażowania, które z przyjemnością ma niewiele wspólnego. Oczywiście grind nie jest równy poziomowi trudności, który z kolei jest mile widziany w takiej grze. Ale wracając do głównego tematu, monetyzacja jest szerokim pojęciem, które w żadnym stopniu nie mówi nam o tym, w jaki sposób firma będzie czerpać korzyści z wydanej gry. Nawet jeśli Cyberpunk Online będzie korzystał z metody mikropłatności, powinniśmy czekać na więcej informacji od Redów. Na razie przed nami premiera Cyberpunka 2077, do którego możemy spodziewać się zawartości dodatkowej w postaci DLC-ków, bez żadnych dodatkowych metod monetyzacji. Natomiast żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał tryb online, przyjdzie nam jeszcze zaczekać. Trzymajmy zdrowy dystans w stosunku do ulubionych deweloperów, nie ulegając panice, wierząc w każdą plotkę, ale też nie obdarzając ich bezkrytycznym zaufaniem. Tylko wtedy pozostaną tak dobrą firmą, jaką są teraz. Dzięki za oglądanie, mówił Shifter z Ogrysków. To był szybki update, więc jeśli sytuacja się rozwinie, będę zamieszczał kolejne informacje w następnych filmach albo w komentarzach pod tym. I jeszcze takie ogłoszenie, wszystkie lajki spod tego filmu zostaną przekazane pani z jeziora. Naturalnie, jeśli chcesz zobaczyć więcej materiałów ode mnie, wciśnij czerwony przycisk z napisem subskrybuj. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.